Witajcie drodzy widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji, wyczekiwanej przez was recenzji, bo troszeczkę musieliście na nią poczekać. I będzie to taka, powiedzmy, troszeczkę inna recenzja, ponieważ dzisiaj ze mną jest gościnnie mój kolega Adrian. Witam cię serdecznie. Witam. I dzisiaj nie będziecie mnie widzieć, ponieważ nagrywam po prostu tutaj naszą rozmowę z komputera, więc w tle wam będziesz po prostu przewijał zwiastun filmu, o którym będziemy opowiadać, więc będzie mieli coś a podcast, bo będziemy tutaj sobie rozmawiać z Adim, który, jak mam napisane w tytule, jest fanem Marvela, który będzie mi tłumaczył, o co chodzi, bo ja tak się nie ogarniam, no ale myślę, coś tutaj sobie fajnego opowiemy. Także myślę, że to tyle. Zapraszam was na recenzję filmu Spider-Man No Way Home. Dobrze, możemy przejść do rzeczy. A więc, Adi, tutaj chciałeś zacząć najpierw mówić. A więc oddaję ci głos. A więc No Way Home był najbardziej wyczekiwanym filmem jak projekty do Marvela w 2021 roku, którego przede wszystkim podnieciły plotki o powrocie starych aktorów odgrywających rolę Spider-Mana. Był również wyczekiwany ze względu na oczekiwania fanów po Far From Home z 2019 roku, który był również box-office'owym hitem z wynikiem 1,1 miliarda dolarów. Dla niewtajemniczonych box-office to po prostu wynik dochodów z biletów. Na ten przykład No Way Home zarobił do dziś 1,6 miliarda i wynik wciąż rośnie. I to wszystko. To były takie małe, suche fakty na początek, ale teraz już przejdźmy normalnie do takiej, już normalnie. Dobra, co tam się dzieje w tym Spider-Manie? Więc tak, chociaż ja nie oglądałem Far From Home, to ty mi tu, Adi, mówiłeś wtedy, co tam się dzieje, nie? Więc nawet możesz powiedzieć mniej więcej tak krótko, w kilku słowach, ten początek filmu, co tam się dzieje, bo to będziesz lepiej wiedział niż ja. Tak, a więc sam film zaczyna, jakby nie ma sam za dużo nic wspólnego z poprzednim. Zaczyna się po prostu od pojawienia się Mysterio, który zjawił się tak naprawdę znikąd. I powiedział, że potrzebuje pomocy z pokonaniem żywiołaków. Później okazało się, że Mysterio to kłamca, tak jak powinno być, chociaż ze zwiastuna wynikało inaczej. I po prostu jakby tytułowy bohater musi go powstrzymać. Lecz na koniec filmu, w scenie po napisach, zostaje wyjaśniona jego tożsamość i w No Way Home musi się zmagać z tym, aby jakoś z tym żyć. I postanawia zwrócić się do Doktora Strange'a. Tak, do Doktora Strange'a, który za pomocą swojej magii miałby pomóc. I to jest w ogóle śmieszne. Nawet pamiętam, to akurat w filmie nawet o tym było powiedziane, że to jest takie śmieszne, że ty nic, dzieciaku jeden, nie zrobiłeś, nic takiego normalnego, a do mnie przychodzisz prosić, żebym ja użył magii, żebyś się na studia dostał? Pamiętasz tę rozmowę? Tak, to było dosyć takie, jakby to określić. No, chyba zabawne to jest dobre określenie, ponieważ jakby Peter bez żadnego grubszej analizy, jak dostać się do swojej szkoły, idzie od razu do maga, aby oczyścić całemu światu mózgi. To więc, no, trochę tak. Się nie trzyma kupy, ale jednak się zgodził. Tak, w ogóle tak, już zanim przyjdziemy dalej, tak w ogóle, dobra, bo to była moja pierwsza styczność z filmami właśnie tutaj marvelowskimi, tak dosłownie, to moja pierwsza styczność, nie licząc tego, że jak byłem mały, to obejrzałem tego pierwszego Spider-Mana z Tobey Maguire'em, tam obejrzałem sobie raz czy dwa w telewizji, ale wiecie, tak widzowie i tyranii, tak nie bardzo wiedziałem, co się dzieje, po prostu oglądałem i tyle, nie? No, więc jak ja słyszałem właśnie takie różne żarciki, w ogóle to jak oni tam rozmawiają między sobą, to było bardzo zabawne dla mnie, po prostu. Więc dla ciebie to nie wyglądało jakoś, wiesz, dla ciebie wyglądało normalnie, dla takiego fana z wielkim stażem, naprawdę było tam ukryte tyle przekazów i starych linii oraz dialogów z poprzednich filmów, że no, mega było wyjść z sali kinowej, wiedząc, że starzy aktorzy powrócili, jeszcze odegrali ikoniczne role. Jakie ikoniczne słowa wypowiedziane przez nich. Tak, ikoniczne słowa. No właśnie, no i przede wszystkim, no zasadnicza rzecz. No to zaklęcie tak zrobiło, że finalnie wszyscy starzy, no nie wszyscy, ale dużo starych wrogów zleciało się do naszego tutaj Spider-Mana, tego naszego obecnego tutaj. Ej, ale szczerze mówiąc, jak ja pamiętam, ujrzałem na moście po raz pierwszy do Octopusa, to też mi się... No Octopus się pojawił, no kurde, co jest? Ja się ucieszyłem po prostu na jego widok, tak zwyczajnie. Szczerze mi się wydaje, że walka na moście z Octaviusem była nawet trochę, no nie ma co oczekiwać, była trochę lepiej wyglądającą wizualnie walką niż ta końcowa. Czekaj, ta końcowa z już na samym końcu filmu mówisz, tak? Tak, mam na myśli, że ja preferuję w filmach, kiedy skupia się walka na przykład powoli kolejno na jednym wrogu, dlatego no to właśnie było problemem No Way Home, że on było, wiesz, dużo wrogów naraz i tam się dużo działo, więc nie dało się jakby na każdego wroga poświęcić czasu. Dokładnie, na przykład Sandman był strasznie olany, taki jaszczur.
Tak, bo właśnie, kogo my mieliśmy? Po prostu... Przypomnijmy, jakich mieliśmy wrogów. Mieliśmy doktora Octopusa, mieliśmy Sandmana. Tak, Octavius, Sandman, Electro, Green Goblin, no i Lizard. Tak, no i dobra. Okej, jeżeli chodzi o Octopusa, to on oczywiście dostał swoje 5 minut. Jakby nie patrzeć, dostał na pewno. Goblin to wiadomo. No to w sumie chyba najwięcej czasu. No on i Goblin. Chociaż Goblin trochę mniej. Ale Goblin tutaj ratuje tym, że on... No jednak tak został fajnie rozbudowany, mi się wydaje. Elektro? Ale na pewno sam jest ciekawym złoczyńcą. No, to tak, zdecydowanie chyba. Bo w ogóle to są moi dwaj ulubieni złoczyńcy, tak szczerze mówiąc. Goblin i Octopus. Dobra, Klaro. Nie, Goblin chyba był największym. Goblin tak, zdecydowanie największym. No, no w sumie. Dobra, kto tam jeszcze był? Elektro? No to Elektro, kurde, tak. Mało trochę Elektro tam. No mało, mało. Znaczy fajne było to, że w sumie... Tak samo jak, nie no, Octavius to na pewno miał najdłuższe wejście, no bo to cała walka na moście to było jakby jego wejście. No. Elektro i Sandman mieli takie swoje 5 minut na tej walce przy tych sieciach elektrycznych. No. Chociaż też to nie było jakoś tak za bardzo długie, bo to też trwało krótko po odcięciu zasilania wtedy w tej scenie, pamiętasz, gdzie jakby rozrywał te linie, kable przewodzące prąd, aby tak, odciąć tak, mu pamiętam. Dostęp do elektryczności. Pamiętam. No więc to też było dobre, ale tam też właśnie takie trochę za krótkie. No i Jaszczura to nawet nie widzieliśmy, po prostu Strange złapał go już w momencie, kiedy przeniósł Petera z mostu do siebie. No razem właśnie. Z Octaviusem oczywiście. No właśnie, to tak trochę z Jaszczurem. Ale właśnie, bo ja kojarzę już te takie właśnie produkcje, filmy, komiksy, książki i tak dalej, gdzie jest jakiś moment, gdzie jest właśnie dużo różnych złoczyńców w jednym momencie i jest takie, dobra, spoko, złoczyńcy się zebrali, ale trochę mało się w ten czas poświęca. No tutaj na szczęście... Dlatego pewnie przez twórców film dostał miano jakby Spider-Man Endgame, przez to, że no pojawiło się tam mnóstwo postaci i sam fakt, że był też Daredevil jako Matt Murdock, którego ogłodziwo na sali kinowej nie za dużo osób rozpoznało. W skrócie współpracował z Spider-Manem w komiksach i po prostu było fajnym easter eggiem w filmie. Mm-hmm. No to już też taka gratka dla tych fanów, tych... mocniejszych, którzy wiedzą, w czym rzecz. No i dobra, no to okej, mamy tych złoczyńców wszystkich, no i trzeba ich odesłać do domu, ale oczywiście Spider-Man tutaj postanowił, że będzie dobry i zamiast odesłać ich do domu, chciał ich naprawić, no i... No, Octopusa się udało naprawić. Zawsze coś. W sumie finalnie udało się uratować wszystkich. No finalnie tylko, tak, ale no, na samym niestety... początku, nie? Udało się naprawić no, Octopusa tak. I nagle się zaczęły dziać kłopoty. Właśnie niestety przy tym, że był taki dobry, sprowadził na siebie serię niefortunnych zdarzeń, jak na przykład stracenie cioci May. Stracenie cioci May. To jest... Wujka jakby w ogóle nie mieliśmy przedstawionego w tym filmie, ale może w serialu animowanym, który wyjdzie, w sumie data premiery jeszcze nie jest zbyt określona, ale chodzi o Spider-Man Freshman Year, który ma wyjść na Disney+. Jest to prequel do Homecoming, gdzie możemy dostać historię Wujka Bena, co może być ciekawe. No, ciekawe, bo tamte historie Wujka Bena, nie pamiętam z Amazinga, no tą pierwszą to pamiętam, jak to z Wujkiem Benem było, z Amazinga nie pamiętam, no tak. Jak to było, ale ta pierwsza była ciekawa, więc może ta też będzie. Z Amazing była zbliżona historia w sumie do tego z pierwszych trylogii Raimiego, z Tobey Maguire'em, tylko że w Amazingu nie było motywu jakby tego, że wujek by siedział w samochodzie wtedy, po prostu wiesz, każdy jakby... Każda franczyza, na przykład z Maguire'em, z Garfieldem i z Hollandem, no, znaczy w Holandzie, w filmach z Hollandem nie było Wujka Bena, ale jak mówiłem, Amazingi i trylogia Raimiego przedstawiały w ogóle wszystko w inny sposób. I co zabawne, do dziś uważa się, że wujek Ben powiedział te słowa, że z wielką mocą wierzy się wielka odpowiedzialność, jednak jest to nieprawda, ponieważ oryginalnie już po śmierci Wujka Bena w przemyśleniach Spidermana on sobie mówi w głowie, że w momencie, kiedy wujek Ben umarł, zdał sobie sprawę, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Mhm, rozumiem wszystko. Rozumiem. No i dobra, tu właśnie możemy chyba przejść już do tego momentu, gdzie pojawiają się inni Spider-Manowie, co już... Dobra, pojawili się, okej, okay. No to jest rzecz taka, która po prostu, no, nie wiem, jak na mnie musiało się to wydarzyć, że takie, powiedzmy, wielkie zakończenie, więc nagle kilku Spider-Manów, no... Nie wiem, czy to no musi... mimo to nie było to aż takie oczywiste, znaczy no oczywiście było wiele przecieków i plotek i co tydzień na przykład wyciekały kolejne zdjęcia albo fałszywe przecieki, ponieważ powstawało też również naprawdę wielki zasób fałszywych zwiastunów robionych przez fanów z jakichś sklejek z różnych filmów i
naprawdę codziennie ludzie odświeżali stronę Sony, aby tylko czekać, aż wyjdzie zwiastun. I naprawdę niektórzy potrafili siedzieć do trzeciej nad ranem, by tylko obejrzeć zwiastun jako pierwsi. No i nie oszukuję, przy pierwszym zwiastunie byłem jedną z tych osób. Ale oczywiście, no tak, moim zdaniem dosyć duży crossover, pojawienie się wszystkich trzech Spider-Manów, bo to jednak był dość bardzo wyczekiwany moment w tej historii. No i jednak też było to oczywiste trochę przy pojawieniu się starych wrogów ze starych filmów. Było też to, że pojawią się Spider-Mani, by stanąć razem z Holandem. Jak już brać starych wrogów, to weźmy też i starych Spider-Manów przy okazji. No ja szczerze, teraz jakoś to może nie brzmi, ale ja na przykład byłem mega podjarany i po prostu szczena mi opadła, jak siedziałem w kinie, mimo to, że no chyba wiedziałem, że się pojawią, ale i tak naprawdę byłem mega zaskoczony w kinie i no do dzisiaj jakoś tak nie dociera do mnie, że to się stało naprawdę, no, wielki moment. No. No i dobra, no i mamy już trzech Spider-Manów w takim razie, mamy wrogów, no to dobra, to teraz tylko trzeba trochę się pobić, jakąś dobrą bitkę i będzie wszystko okej. Okay. No i możemy właśnie przejść do, chyba już powoli do bitwy końcowej, bo to tutaj chciałeś coś też powiedzieć o tej bitwie na koniec. Bitwie przy Statue Wolności. Tak, podczas której też tak, przy okazji Spider-Manowie podjęli próbę uleczenia wszystkich wrogów. No, właśnie tam zostali zwabieni przez transmisję na żywo, która była dostępna przez Daily Beagle na wielkich ekranach i na całym świecie. Jameson! Pan tak, Jameson wielki. Jak ja usłyszałem jego głos, to po prostu... Bo mi się właśnie no, też, znaczy, oprócz filmów, właśnie, tych pierwszych, nie, tak sobie, że ci wchodzę w słowo, ale też ja oglądałem serial animowany Mega Spider-Man, który leciał na Disney XD. Tak, pamiętasz, tam był Konta Podstawna Szóstka, był tam na przykład taki wątek. Pamiętasz? Wiesz, o który no, chodzi? No tak, było to. Jak ja tam słyszałem głos Jamesona, bo to oczywiście aktor na Bigolu był cały czas ten sam, więc mi się to tak kojarzyło. Jak usłyszałem głos Jamesona na sali, to po prostu... No, to jednak było to. A ty byłeś na napisach czy na dubbingu? Nie, na dubbingu byłem. Dlatego właśnie mówię, że głosy też go usłyszałem. Na dubbingu. Aha, bo chodzi teraz ci o dubbingowego aktora, dobra, bo nie tak, skojarzyłem tak. faktów. O polskiego aktora dubbingowego. Znaczy, mnie... Właśnie co do dubbingu, jak jesteśmy przy dubbingu, to strasznie dziwnie było słyszeć tych wszystkich starych aktorów z dubbingiem, ponieważ no, całe życie oglądało się z lektorem. Tak. I tak naprawdę no, żaden dubbing mi nie pasował. Pierwsze filmy były z lektorem. To tak jak na przykład, już tak nie wiem, czy kojarzysz, ale Piraci z Karaibów, nie? No to wszystkie pierwsze filmy były z lektorem, nie? A potem nagle ten nowy film Zemsta Sazara nagle był z dubbingiem. Znaczy ja bardzo lubię Cezarego Pazurę, to jest mój ulubiony aktor, ale niezbyt mi to pasowało. Po prostu. No, głosem jakoś nie pasowało mi do Jacka Sparrowa. A już na pewno nie do Johnnego Deppa samego w sobie. No, nie wyobrażam sobie, żeby dubbingował go w jakimś innym filmie. Nie, to nie ma szans. Dobra, ale wracajmy do bitwy ostatecznej, bo tutaj mieliśmy łódź. Zanim jeszcze przejdę do tego, to chciałem powiedzieć o samych tym, jakby to powiedzieć, o samych efektach specjalnych. Bo jak widzieliśmy, naprawdę było widać w filmie, że te efekty są naprawdę w wysokim poziomie i że tam się dużo działo, tak jak w filmie Doctor Strange z 2016 roku. Na przykład to, co mam nawet na zdjęciu profilowym teraz na Discordzie, ten miasto do góry nogami, ten wielki kanion, to wszystko jak się rozpadało powoli, te lustrzane wymiary, to tak, naprawdę fajnie tak, się oglądało. Walka, tak, ta walka Petera z Doktorem w tym świecie odwróconym, no to było super. No, to było, mega mi się podobało to wizualnie. Ale mimo to efekty były dopinane nawet w ostatnich chwilach filmu, przez co na przykład, nie wiem, przy pojawieniu się Andrew Garfielda był taki zbyt nabity w barach, że tak powiem. Był strasznie szeroki, lecz no później już to było poprawione. Portale były podrasowane i ogólnie wizualnie były poprawiane, no bo jednak taki duży film i nie chciałem już przekładać premiery, więc trzeba było go jednak wypuścić. No ale to, jak zawsze jak jest film poprawiany, to jest wypuszczana nowa wersja do kin i po prostu grają ją, tak? Więc pewnie na wersji, na płytę, na Blu-ray dostaniemy już pełną, poprawioną wersję filmu. Więc będzie można go obejrzeć już tak na czysto. No, najprawdopodobniej ja na przykład tak byłem, ja na przykład w kinie byłem na obu wersjach, znaczy byłem dwa razy, bo nie przepuściłbym takiej okazji, żeby pójść tylko raz. I obejrzałem go dwa razy i stwierdzam, że no jednak widać było to gołym okiem, że te efekty są takie niedociągnięte i mam nadzieję, że już na płytę, na Blu-ray będzie to poprawione i będzie można już obejrzeć to po prostu, no dobrze, pełną, poprawioną, dokończoną wersję. To tu mnie zaskoczyłeś, bo ja sam nawet o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No, w sumie tak samo było z Endgame, nawet słyszałem, że jeden z braci Russo, nie pamiętam który, ten, który reżyserował Avengers Endgame, powiedział, że 3 minuty, czy tam nawet, nie no, nie 3 minuty, 3 godziny przed wypuszczeniem filmu
siedział w biurze, czy no nie wiem jak to nazwać, w studiu. W montażowni siedział w proszę. studiu. Tak, no tak, no w sumie no tak można określić to. I poprawia efekty specjalne do filmu, ponieważ były niedokończone. 3 godziny przed filmem, to jest naprawdę, no tak musiał, taki musiała być adrenalina wtedy, że. Brzmi to jakby. O, to trzeba brzmi to jak osiągać. gdy ja wypuszczam filmy i montuję tak na szybko przed tym wypuszczeniem. No dlatego musiał być naprawdę duży stres, żeby nie zawieść fanów, a już na pewno, żeby ich nie przykładać im premiery, no bo po prostu, wiesz, była obiecana, jeszcze jest to tak duży film, no że ciężko było powiedzieć tak fanom nagle, że przekładamy premierę o kilka miesięcy. No, nie potrafię sobie wyobrazić, jaka byłaby wasza reakcja, bo ja to tak, raczej bym to, powiedzmy troszkę to machnął ręką, bo w ogóle też fakt, dla którego ja poszedłem na ten film, to było takie, a chciałem pójść do kina, jest Spider-Man, to zobaczę, może mi się spodoba. Ale dobra, o moich wrażeniach tak to powiem na sam naprawdę koniec. to. Ale wy to raczej nie bylibyście z tego faktu zadowoleni, wy fani. No szczerze nie byłbym przez to, że czekałem w sumie na ten film od czasu, kiedy się dowiedziałem po prostu, że będzie, kiedy dostaliśmy oficjalny tytuł filmu, kiedy już były jakieś spekulacje, że będzie No Way Home, kiedy był wypuszczony taki krótki filmik, jakby Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon, czyli Ned, wychodzili jakby z biura Johna Wattsa, czyli reżysera, i przechodzili obok takiej jakby tabliczki, takiej białej tablicy, co są najczęściej w szkołach. I tam właśnie było tutaj pierwszy raz ogłoszony tytuł, ponieważ był napisany na niej. I wtedy już odliczałem każdą minutę absolutnie do filmu. Mi się tak dni wydłużały, że po prostu no, nie przeżyłbym czekania kolejnych 2 miesięcy. Czy tam miesiąca nawet. Rozumiem. Dobra, czy coś jeszcze nam się przypomniało, czy już możemy przejść do finałowej bitwy? Chyba można do tego przejść. Dobrze, finałowa bitwa. No, mi się podobała. Jest tylko jeden problem taki. Nie wiem, czy to powinno być, czy nie. Ale na przykład w trakcie tej samej finałowej bitwy, ona ogólnie była spoko, mi się to podobało. Tylko mi się co chwilę mieszało, który Spider-Man gdzie jest. Który akurat jest, wiesz, właśnie pokazany. To prawda i właśnie to mnie jest jedną z rzeczy, które mnie denerwuje, a na przykład znaczy mi właśnie nie na przykład, tylko bezpośrednio to, że walka odbywa się w nocy. I tak jak wychodzi w sumie z każdego prawie filmu DC, gdzie są ciemne sceny, tam się absolutnie wszystko ze sobą zlewa. O ile jeszcze ta scena, nie, scena finałowej bitwy nie była aż taka ciemna, tak na przykład no w DC dostajemy te sceny naprawdę ciemne, czarne i czasami naprawdę nic nie widać, jak się ogląda w swoim nawet zaciszu domowym, bo w kinie to wiadomo, zawsze jest jakoś inaczej, bo sala jest idealnie jakby podłożona pod to, żeby wszystko dobrze wyglądało i było w miarę widać. Ale no mimo wszystko jest tam ciemne, czarne i dużo rzeczy się ze sobą zlewa. Dlatego to było takim jednym błędem, ale jednak no nie oszukuję, że mimo to, że było ciemno, było klimatycznie. Tak, jak najbardziej tak. No ale dobra, no tu o samej bitwie co? No fajna bitwa po prostu. No i zakończenie bitwy samo takie, no tam generalnie, co trzeba było zrobić, żeby wszystko się dobrze skończyło. Co o tym możemy porozmawiać? Że finalnie wszyscy musieli zapomnieć o tym, że Peter Parker jest Spider-Manem. Tak i naprawdę, szczerze mówiąc, jest to moim zdaniem jeden z takich smutniejszych scen z filmu. Jestem jakby skłonny powiedzieć, że nawet smutniejsza niż sama scena śmierci cioci May, ponieważ no wiadomo, szczerze takie rzeczy się powiedziałbym, zdarza. Że tak, sorry, ale szczerze mówiąc tak, bo jak ciocia May, no dobra, było mi szkoda, że umarła, ale nie czułem jakiegoś tak bardzo takiego wielkiego smutku. Znaczy, ja myślę, że to przez to, że to się powtarza z innych filmów. Na przykład, no, widzieliśmy już śmierć Wyłika Bena wiele razy, więc naprawdę śmierć cioci May. Znaczy, no, wzruszyła mnie, nie oszukuję, ale no, jednak była to taka, wiesz, rutyna z poprzednich filmów. Bo jednak, no, co mieliśmy dostać, nie? No. A tutaj to jest coś takiego rzeczywiście. Nagle wszyscy mają zapomnieć o Peterze Parkerze. No. Nagle no, jednak cały zostaje świat. Sam. Nie tyle co, sam, nie, wiesz co, nie tyle co cały świat, bo to jednak jakby samego Petera nie rusza, to zapomni o nim cały świat, bo jednak dalej każdy pamięta, że jest Spider-Manem i że robi dużo dla swojej jakby okolicy, w której mieszka, no bo wiadomo, Spider-Man nie działa na całym świecie. No, ale. I tylko, że no tak, kosztem tego, że ludzie zapomną, co robił źle, muszą zapomnieć też o nim jego bliscy. MJ i jednocześnie i Ned. Jest taki. Przede wszystkim MJ no, tak, i Ned. A najlepsi, zwłaszcza MJ. Najlepsi przyjaciele. Zwłaszcza MJ, tutaj jest najważniejsze. No nie, tak, no bo to jednak dziewczyna. Ja i, w ten ale właśnie ten wątek miłosny, ja w niego wierzę, tak autentycznie. Ja wierzę w tą miłość, ale to jest słodkie po prostu. To w sumie obaj jakby aktorowie, jakby aktorzy po prostu, jakby Zendaya i Tom Holland byli przez dłuższy czas shipowani, czyli po prostu no, przez...
Czyli dużo fani chcieli, żeby oni byli razem. O, tak to trzeba tak, powiedzieć. No i to się w sumie spełniło, ponieważ obecnie się razem umawiają i tak. Są ze sobą. I jeszcze dorzucę ci ciekawostkę. Nie wiem, czy ty to będziesz wiedział, ale jedna z pań, która pracowała przy produkcji wszystkich trzech Spider-Manów, każdego, w sensie nie, że teraz, tylko... Amy Pascal? Każdych. No tak, 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 właśnie. To ona mówiła, że finalnie wszystkie, każdy Spider-Man i każda MJ, znaczy dobra, Amazingu była Gwen, tak, finalnie zostawia jej razem w IRL, czyli poza filmem. Nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, ale jak się nie mylę, usłyszałem kiedyś coś takiego, że Andrew Garfield i Emma Stone mieli zrezygnować tak jakby ze swoich jakby celów miłosnych i tak dalej na potrzeby filmu, aby jak najbardziej się wczuć w tą rolę. No i co moim zdaniem finalnie im wyszło. Tylko wiem też, że chyba się nie oglądałeś tego, nie oglądałeś Amazing Spider-Man 2. Nie, Amazinga pamiętam chyba jedyny kawałek gdzieś mi migdała w telewizji, że wiesz, leciało sobie kawałek, przyjrzałem, ale Amazinga 2 na pewno nie widziałem. No tak, na przykład właśnie był poruszony przez Andrew Garfielda, znaczy jakby z Petera 2. W filmie to, że stracił Gwen, czyli tak jak powiedział, stracił Gwen, czyli tak jakby była jego MJ. Tak. I na przykład nie, właśnie co do tych scen kultowych, no na przykład to, że Andrew Garfield dostał drugą szansę na uratowanie dziewczyny, tylko że tym razem no nie jego miłości, naprawdę też była mega momentem i w sumie wiele osób o tym spekulowało, więc no, wyszło. No i mamy właśnie to potem takie zakończenie, gdzie najpierw tutaj się Peter żegna tutaj z MJ swoją, żegna z Nedem, no tutaj jeszcze inni Spider-Manowie, Goblin jeszcze, znaczy już Osborn, nie Goblin, no i to zamknięcie całe, no i się dzieje. No i potem jeszcze mamy te właśnie tam sceny, gdzie mamy pokazane, jak Peter żyje sobie później. I tutaj akurat jeszcze taka ciekawostka akurat dla nas, bo my jesteśmy obaj fanami Gwiezdnych Wojen i tam w pewnym momencie Peter stawia figurkę Lego Palpatina, Imperatora Palpatina. Więc jak ja którą ujrzałem... dostał właśnie od Neda. O, no tego nie wiedziałem. A jak ja ujrzałem właśnie, jak on tę figurkę Palpatina tak postawił, to mówię, o, Palpatin, coś dla mnie. W sumie w MCU Peter sam w sobie jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc nawet w Spider-Manie Far From Home Nick Fury, kiedy przekazywał mu okulary, które otrzymał od Starka, powiedział, że ciężka jest głowa, która dźwiga koronę, ale Stark powiedział, że nie zrozumiesz, ponieważ nie jest to cytat z Gwiezdnych Wojen, więc to też taka ciekawostka. Ciekawe. Muszę podobać te filmy. Miałem w ogóle właśnie, jak już tak pomyślałem, że pójdę sobie na ten film, to miałem obejrzeć poprzedni, ale tego nie zrobiłem. I finalnie, tutaj ciekawostka dla was widzowie, że jak byłem chwilę przed seansem, Adi do mnie pisał i mówił mi takie fakty z poprzedniego filmu, z Far From Home, które muszę wiedzieć, żeby pójść spokojnie na No Way Home. Tak, dostałem... No i trochę mnie palce bolały, nie będę oszukiwał. Tak, bo dostałem długi taki wielki wywód, co mam wiedzieć, zanim pójdę na ten film. Finalnie to dużo nie musiałem wiedzieć, się okazało, ale coś tam musiałem wiedzieć. Na pewno nie musiałem wiedzieć nic z Homecoming, ponieważ jakby nie było tam za bardzo nic kontynuowane z tego filmu, ani za dużo nie było ani wspominek w późniejszych filmach, na przykład Far From Home, no nie wiem, jak sobie tak teraz pomyślę, to nie przypominam sobie, żeby była jakakolwiek wspominka o poprzednich filmach. Na przykład najwięcej było mówione o Tonym Starku, no czyli było to bardziej nawiązanie do Avengers Endgame niż do samego Homecoming. Tak, i było, pamiętam, właśnie... była taka rozmowa Spider-Manów, gdzie właśnie gadają o Avengersach i o tam innych różnicach pomiędzy swoimi światami, no bo na przykład choćby Goblina nie ma przecież tutaj w tym uniwersum, nie? Pamiętam, była no taka tak, rozmowa... nie ma też w sumie Oscorp. No nie ma. I pamiętam, była właśnie taka rozmowa o tym. O, i przypomniał mi się jeszcze, Ned na przykład, pamiętam, gadał ze Spider-Manami, to mu pierwszy Spider-Man opowiadał o Harrym, nie? Tam było właśnie, że tutaj przyjaciel Spider-Mana, który staje się zły. I Ned myśli, a może ja też? Tak, i właśnie było dosyć zabawne nawiązanie do tego, poprzez to, że Ned powiedział, kiedy wyjawił Peterowi, że po prostu umie otwierać portale, tak jak Doctor Strange, i że zyskał jego moce, powiedział, że obiecuje mu, że nie stanie się zły i nie będzie próbował go zabić. To jest w sumie nawiązaniem do tego, że w komiksach Ned staje się Hobgoblinem. Kim się staje? Hobgoblinem. Jest to jakby taka wersja goblina, tylko że na przykład już nie w wykonaniu Harry'ego Osborna, tylko Neda. Bo na przykład, nie wiem, w komiksach był raz przyjacielem Spider-Mana Harry Osborn, a raz był to Ned Leeds.
Ewentualnie, żeby później w montażu możemy postawiać na przykład zdjęcia tych komiksów czy coś, albo na przykład te właśnie cytaty z poprzednich filmów No. zmontowane razem, jakby porównanie. No to możemy to zrobić, Jeżeli jak chciał. to wstawiliśmy, to wstawiliśmy i wam się wyświetliły na ekranie. Dobrze, to możemy przejść do jakiegoś podsumowania, bo nawet nie wiem, czy my powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy, bo szczerze mówiąc, widzowie, to my tę rozmowę planowaliśmy już od nie wiem kiedy i prawdopodobnie gdybyśmy ją zrobili szybciej, to byśmy powiedzieli o wiele, wiele więcej, bo tak nam już trochę z Z głowy pewnością. powymiatywało, tak? A dzisiaj to już mówimy takie naprawdę dosłowne rzeczy, które nam tak utkwiły w głowie i prawdopodobnie nie powiedzieliśmy wszystkiego, ale No tak, na pewno. myślę, że jeszcze sobie kiedyś jeszcze pogadamy trochę, ale dobra, to o tym powiem na koniec. Dobrze, to podsumujmy jakoś. No, ty najpierw z perspektywy fana. Fana tutaj. Możesz Ja spojrzeć na wszystko. Z perspektywy fana. Szczerze, po wyjściu od razu z sali kinowej naprawdę byłem, no tak miałem rozniesioną głowę. Myślałem każdą minutę, jaką jechałem do domu, o tym, co ja właśnie zobaczyłem, czy to się stało naprawdę, czy, no nie wiem, to po prostu było tak niesamowite i tak, no, nieprawdziwe, że musiałem iść na ten film drugi raz, bo nie wierzyłem, że to się naprawdę stało. I do dziś w sumie jakoś nie dociera do mnie fakt, że film powstał. Naprawdę emocjonalny, mimo że jak teraz sobie pomyślę, to naprawdę dużo rzeczy mi tam brakuje. I myślę, że w sumie sam film pozostawia wiele do życzenia jeszcze, no bo no, dużo wątków nie zostało, na przykład, nie wiem, poruszonych. Sam film, no mówię, no to chyba zostało poświęconego czasu resztą wrogów. Na przykład, no nie wiem, Elektro miał taką dłuższą walkę, tam Octavius miał dłuższą walkę, Goblin miał też, no ale na przykład Lizard czy Sandman wydawali się takimi postaciami pobocznymi, naprawdę takimi, po prostu żeby byli. No ale jednak chcieli zrobić te Sinister Six, które oczywiście no w końcu nie było złowieszczą szóstką, tylko jakby piątką, Właśnie, kogo a brakowało, bo jako ja już nawet ciekawe. nie pamiętam, kogo brakło. Tak naprawdę brakło Mysterio i w sumie w grafikach koncepcyjnych występował tam i to on walczył z doktorem Strange'em na Statuę Wolności. Ty też możesz tutaj dodać w montażu to zdjęcie, ja ci je mogę później wysłać, tej walki przy Statule Wolności. To był ten moment w filmie, który to był tam, jak się to zaklęcie rozpadło, gdzie Goblin wsadził tą dyniową bombę w tą A, pamiętam, kostkę, pamiętam, tak. którą. No właśnie, to wtedy się rozpadło to zaklęcie. I w sumie fajne jest to też, że było widać tam wrogów wtedy, którzy jakby mieli przejść na tym takich wielkich fioletowo-różowych przejściach. To tam na przykład też możemy później dodać. No, naprawdę jest tak dużo dodanych rzeczy, jest tam tyle smaczków dla fanów, jest tam po prostu no, mnóstwo, których można by opowiadać, dlatego też nie rozgadywaliśmy się, bo na przykład nie mam czasu, żeby mówić 2 godziny o filmie, dlatego ten materiał będzie krótszy, ale no, naprawdę jest dużo do omówienia, lecz my z się omówiliśmy tak bardziej ogólnie, po prostu. Dobrze, czyli ty z Ale perspektywy. samego filmu jestem naprawdę mega zadowolony i myślę, że ośmieliłbym się jeszcze z raz do kina. Tak. Mega mi się Albo podobał jak i myślę, już że tak. wyjdzie, to sobie go obejrzeć w domu też. Na pewno Blu-ray kupię, to jest pewne. Będę to oglądał codziennie, no bo. No nie, no muszę po prostu. Ja tak czekałem na to chyba. No rok. Znaczy, no, w sumie czekałem na to od końca Far From Home, ponieważ już samo Far From Home zostawiło mi naprawdę wiele pytań i no po prostu też wyczekiwałem to tak samo jak No Way Home. Ale no po prostu jak usłyszałem tą plotkę, że dwóch bohaterów mojego dzieciństwa wróci do tego filmu, no to po prostu odliczyłem absolutnie każdą minutę każdego dnia i moi znajomi chyba wiedzieli wszystko o tym filmie, no bo naprawdę nie było dnia, żebym o tym nie powiedział. A ja z perspektywy nie fana, który tam coś tam wie, coś tam nie wie, bo jeżeli chodzi o Marvela, to mówię. Jak byłem mały, no to obejrzałem sobie co najmniej raz, dwa, trzy może. No to obejrzałem sobie tak rzeczywiście pierwszego Spider-Mana. Amazing to mi tam raz czy dwa mignął w telewizji, ja tylko kawałek widziałem. A jeżeli chodzi o tak bardziej styczność też z tym, to oglądałem sobie właśnie w telewizji. Na pewno oglądałem Mega Spider-Mana, to mi się bardzo podobało. Fajna kreskówka. I coś tam jeszcze pewnie widziałem, tylko ja już nie pamiętam dokładnie co. Może kojarzysz taką jakby animowaną wersję z 1994 roku, był taki dosyć popularny serial The Amazing Spider-Man, który no, w sumie sam oglądałem go za dzieciaka dużo, jeszcze jak były filmy z Maguire'em, bo pamiętam, że to był taki okres, że filmów z Garfieldem jeszcze nie było na pewno, jak to oglądałem. No To to też możemy było. wstawić jakiś kadr z tego serialu z 94, jakiś taki kolaż z 4 zdjęć. Myślę, że jest dosyć kojarzony i no też jest taki nostalgiczny dla mnie, no bo jednak oglądałem go przez prawie całe dzieciństwo. Dobrze. Coś mi się kojarzy, że taki był. Coś mi się kojarzy.
No, więc ja mówię, autentycznie idąc na ten film, to ja poszedłem nie jako... To tak jak właśnie poszedł na Gwiezdne Wojny. Na Gwiezdne Wojny poszedł jako już fan Gwiezdnych Wojen, ale inne byłyby odczucia, gdybym poszedł tak jako zwyczajna osoba, która nie jest z tym związana. Więc właśnie idąc na ten film, to ja tak poszedłem sobie po prostu jak na film, w nadziei, że będzie dobry, bo tak... Z tego, co się dowiadywałem od właśnie Tuadiego, bo mi opowiadał, oraz też innych jeszcze osób, też fanów, że ten film ma być dobry. No i poszedłem i jak wyszedłem, to właśnie miałem takie uczucie. Ej, czy inne produkcje też są takie dobre? Jeżeli tak, to ja się chyba zacznę zaprzyjaźniać z Marvelem, bo mi się podobało. Finalnie jeszcze nic nie zrobiłem w tym kierunku. Ale może zrobię. Chciałbym sobie na pewno przede wszystkim tak zacząć od tego, żeby obejrzeć te wszystkie trzy. Homecoming, Far From Home i jak już będzie możliwość, to jeszcze raz sobie obejrzeć No Way Home. I powoli się w to wkręcać jakoś. Komiksy tutaj, Adi, zawsze można do ciebie się odezwać, bo coś tu podpowiesz. Także tak. Myślę, że mógłbym zacząć się wkręcać w Marvela. Mógłbym. Znaczy, tam, mi się... Na pewno jest tam takich wiele filmów, które by ci się spodobały. Na przykład, jeżeli ci się spodobało No Way Home, no to myślę, że Avengersów mógłbyś obejrzeć, to przede wszystkim na sam początek najlepiej, jakbyś obejrzał sobie Avengersów wszystkich, nie? Też tak właśnie coś mi się wydaje, że to też dobrze by było. Zwłaszcza, że już kilka razy w telewizji od obejrzenia No Way Home leciał kilkakrotnie. Avengers Endgame chyba leciał też niedawno właśnie, słyszałem. Miałem obejrzeć, finalnie tego nie zrobiłem. Więc trzeba by to w końcu zrobić. Czyli dobra, czyli finalnie oba jesteśmy zadowoleni, każdy i fan i nie fan. Także no, film pewnie jeszcze leci w kinach, więc jeżeli przypadkiem ktoś z was nie poszedł, ale wątpię, że oglądają to osoby, które na nim nie były, a jeśli tak, to zapraszamy, polecamy, żebyście poszli. No na pewno jest warto obejrzenie, nawet jeżeli się nie jest fanem. Myślę, że jest to tak dosyć fajna historia. Na pewno, no nie oszukując, fabuła jest prosta. Ale, ale no nie myślę, za że prosta. Jednak, nie za prosta. No nie za prosta. Prosta, ale nie za prosta. Nie oszukując, jest to tak trochę film jest przepełniony trochę fanserwisem, czyli no, rzeczami, na które fani liczyli, na przykład pojawienie się Spider-Manów, to nie do końca wiadomo, czy to w końcu był fanserwis, czy jednak było to w planach już od początku. To się dowiemy na pewno no, niedługo. Na przykład, o właśnie o tym zapomniałem wspomnieć, że tam było dosyć dużo nawiązań, znaczy no czy ja wiem, czy dużo, z dwa. Jedno nawiązanie było do gry Spider-Mana z PS4, gdzie na nagrobku cioci May było dokładnie to samo, co było na nagrobku w grze. Oraz to, że... oraz scena końcowa, gdzie Peter się przeprowadza do swojego mieszkania, też jest nawiązaniem do gry z Spider-Mana z PS4. I to też można wstawić urywek tego filmiku dla porównania z czwórki i jak to wyglądało w filmie. Dobrze, jeżeli będziemy pamiętać, to wszystko wam to wstawimy. No i cóż, myślę, że możemy tu zakończyć. Jeszcze tak chciałem na koniec, zanim już tak kompletnie zakończymy, to no cóż, mieliście właśnie taki oto film, taką właśnie formę recenzji, bardziej powiedzmy trochę podcastową, a to dlatego, że chodzi za nami myśl zrobić podcast. Ja sam już myślałem o tym od jakiegoś czasu, Ani jeszcze co jakiś czas mi też o tym przypominał, jest też jeszcze jeden nasz znajomy. Więc chcielibyśmy was też poprosić, widzowie, dajcie znać w komentarzach na dole, czy chcielibyście zobaczyć Henę Podcast. Mógłbym też Adiego zaprosić co jakiś czas, bo moglibyśmy o czymś pogadać. Na pewno o Gwiezdnych Wojnach, bo jesteśmy obaj wielkimi fanami. Ja bym musiał obejrzeć poprzednie produkcje, bo ja nie będę oszukiwał. Na przykład nie obejrzałem żadnego filmu. Na przykład nie oglądałem Nowej Nadziei, Imperium Kontratakuje i no nie obejrzałem tej oryginalnej trylogii. No nie obejrzałeś oryginalnej trylogii, ale oglądałeś prequel i oglądałeś sequel. I jest tutaj idealna okazja, żeby wypowiedzieć się o epizodzie 9 w jakimś filmie. Mimo tego, że to było dawno temu, ale to dalej ten temat wraca. Więc więc widzowie, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć Henę Podcast, bo nam się fajnie siedzi, gada, więc czemu nie? Mi się podoba. Tylko czy byliby chętni na to? To trzeba wiedzieć właśnie. Więc jeżeli byście chcieli Henę Podcast, to napiszcie w komentarzach. No i to będzie już na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Adi tutaj za towarzystwo i za wspólną rozmowę. I czy jest jakieś social media, które byś chciał udostępnić? Nie wiem, kanał, Instagram, nie wiem, szczerze mówiąc, co masz. Jest coś? Myślę, że nie. Ja to szczerze nie za bardzo udzielam się na mediach społecznościowych. Ale jeżeli wyrażasz taką ochotę, to możesz po prostu podlinkować mój kanał, na którym w sumie nie ma żadnego filmu poza jednym, który w sumie tworzę tak jakby bardziej dla siebie. I żeby mieć jakieś takie, nie wiem, pamiątki z gier i tak dalej. Ale no, jak coś to mój kanał to po prostu jeden element 4L. Tak. Inaczej to jeszcze tam element, to się podlinkuje. Tak, podlinkuję ich w opisie.
inaczej Elementor też mówimy. No i to by się tyle w takim razie. Także widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!